No dzień dobry. Pewnie się zastanawiacie, co ja tu robię, dlaczego kolejny film o roślinach. Cały czas nie było, nie było, nie było i teraz drugi pod rząd leci. Ja no po prostu mam wenę. Ale to nie będzie zwyczajny film. W tym jakby filmiku przedstawię parę rzeczy. Po pierwsze konkurs będzie za chwilę omówiony. Zapraszam chętnych, no będzie do wygrania, naprawdę fajne rzeczy będą do wygrania. Znaczy jedna rzecz konkretnie, taki słoiczek z eksplantatem w środku. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam, zostańcie chwilę dłużej. Oprócz tego będę pokazywał, co ja w tej chwili mam, to znaczy jakie eksplantaty mam właśnie przed sobą, które ładnie regenerują, one mają około 2 miesięcy. Plus będę przeszczepiał trzykrotkę z wariegacją i to jest jakby trzecia część tego filmu dla znudzonych życiem, albo w sumie nieznudzonych. Ci, którzy chcą wiedzieć kiedy co by jest, to na dole widzicie właśnie w opisie godziny, czy czas, w jakim konkretnie jest co przedstawiane na tym filmiku. Prócz tego znajdują się linki, które będziecie musieli udostępniać w konkursie. I teraz przechodzimy właśnie do konkursu. Co jest do wygrania? Do wygrania są te roślinki. Zaraz zobaczycie je wszystkie oczywiście. To znaczy do wygrania jest Enjoy i Philodendron Brazil. Tak, te dwie roślinki są do wygrania, słoiczek do wyboru oczywiście. Co trzeba zrobić? Należy udostępnić na Woolu ten film konkretnie, co ja w tej chwili kręcę, plus stronę Hands of Plants mojego kolegi. To jest sklep internetowy, który zajmuje się sprzedażą naprawdę hardkorowych gatunków roślin, takich naprawdę hardkorowych. Pewnie wielu z was słyszało o tym sklepie. Chłopak się rozwija, a chcę mu pomóc o tyle, że no jak wiecie, jaką mamy sytuację w kraju, wszystko lockdowny i tak dalej, więc należy sobie pomagać, więc jakby co to nie brałem za to, to nie jest materiał sponsorowany, po prostu robię to, bo mogę, tak, należy sobie pomagać. No ale nie przedłużając, tak jak już wiecie, musicie udostępnić na Woolu jego stronę, jego fanpage jest oczywiście w opisie, ten film oczywiście jest w opisie, link do tego, plus zasubować ten kanał. Później, po około 2 tygodniach, jak to się wszystko ładnie rozejdzie, zrobię losowanie. No i skontaktuję się z zwycięzcą celu wyboru konkretnego słoiczka i wysłania tego słoiczka z roślinką do zwycięzcy. Myślę, że to jest fajna nagroda. Nie kosztuje mnie to w sumie za dużo, o ile nie licząc pracy oczywiście, a ktoś dostanie fajną pamiątkę. Takie coś można trzymać tak naprawdę rok, dwa nawet. I ta roślinka się ładnie rozwinie, po czym możecie co zrobić? Po czym możecie ją przesadzić do ziemi. O ile będzie ukorzeniona, to znaczy już widzę, korzonki powstają, więc myślę, że tak. Dobra, nie przedłużając, zapraszam do zobaczenia, co ja w ogóle tutaj mam. Przejdźmy do tego, co ja mam w tej chwili, co ładnie rośnie. Zaczynając od naszych Brazylii, od Philodendrona Brazil. Widzicie. Tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo wytworzył się kalus. O właśnie, takie coś chciałem zrobić. Taki brunatny, jakby taki ziemny proszek, ale mokry proszek, to jest właśnie kalus. Mogliście to zaobserwować na moich innych filmach. Za bardzo nie ma tego eksplantatu jak pociąć na tą chwilę, to znaczy teoretycznie mógłbym fragment kalusa wyciągnąć na pożywkę regenerującą dla kalusa właśnie i z tego powstałaby kolejna roślinka. Ale na tą chwilę jeszcze nie chcę tego robić, bo roślinka jak widzicie jest stosunkowo mała. Kolejnym jest kolejny Brazil. Ten tutaj to już w ogóle jest dopakowany kalusem. No i to jest właśnie dziwne, bo tak naprawdę wszystkie te rośliny były na tym samym jakby poziomie, to znaczy na tej samej pożywce. I popatrzcie na to, tutaj jest indukcja kalusa, tutaj mamy epipremium. Tutaj nie ma indukcji, epipremium mam tylko jedno. A później przechodzimy do bardzo fajnych listków. O tyle fajnie, że w in vitro wszystkie kolory moim zdaniem są trochę bardziej podbite przez to, że te rośliny są jakby wystawione na pożywkę w dobrych warunkach, są jakby wilgotności, więc patrzcie na to. To jest Epipremium Enjoy. O, może tak. I te wszystkie rośliny są do wygrania, to znaczy jedna roślina, tak jak
powiedziałem. Jedna roślina, nie chcę ostrości złapać, jedną roślinę możecie sobie wybrać i ja ją wam wyślę, jeśli oczywiście wygracie. A co musicie zrobić, no to już doskonale wiecie, żeby to wygrać. No i dobra, Epi Premium Enjoy kolejny. One bardzo ładnie wyglądają, naprawdę. Z czego co ja się orientuję, to właśnie Enjoy mają wariegację jakby wbudowaną w... że zawsze wychodzi, więc no, te roślinki naprawdę są ładne. Ale chyba czempionem ze wszystkich roślinek jest... jest co? Jest... jest chyba ta. Najszybciej rośnie. Już zaraz będzie wypuszcza kolejny pęd. Aczkolwiek nie wiem, bo te pojemniki są szczelnie zamknięte i nie wiem, czy te... szybko. Etyl? Etyl? Chyba tak, etyl. Jezu, wyleciała mi nazwa tego hormonu z głowy. To, co w bananach podczas starzenia powstaje. Może powodować zamieranie końcówek, więc prawdopodobnie bym musiał otworzyć. No i tutaj jest jeszcze trzykrotka, którą dzisiaj będę właśnie przesadzał. Przesadzał i jednocześnie robił magiczne rzeczy. Bo jak widzicie, nie podoba mi się trochę kolor tej pożywki na dole. Jak pozostałe są przejrzyste w miarę, to ta jest zabarwiona i właśnie nie wiem od czego. Tak czy siak, plan jest taki, że weźmiemy tą trzykrotkę z wariegacją. O, tutaj przetniemy w... no, paluchem nie pokażę. Przetniemy w paru miejscach i usadowimy ją w pożywce, bo ona z jakiegoś powodu nie pobiera mi pożywki. Ona wyciągnęła wszystkie soki z tej łodyżki, co widzicie, która jakby gnije. I no, z niej się zregenerowała, ale nie ciągnie mi pożywki, przez to hormony nie mogą zadziałać za bardzo na nią i nie rozgałęzia mi się aż tak, jakbym chciał. No ale regeneruje, więc zawsze coś. No to jest w końcu trzykrotka, roślina naszych babci. Co tutaj mamy? A tutaj mamy przykład eksplantatu, który raczej nie zregeneruje. On jest... to jest jaki? Brazil, Philodendron Brazil. No i tutaj macie porównanie, nie? Te rośliny mają chyba około 2-3 miesięcy. No tutaj jest ewidentnie zgnity. Znaczy zgnity, no... jest martwa tkanka. No on już raczej nie zregeneruje. Na samym początku próbował regenerować, bo widzicie, tutaj są takie korzonki. No ale no, niestety nie udało mu się. I statystycznie to jest tak, że regeneruje około 50-70% eksplantatów, jeśli robicie to na jakby na świeżo, bez dopracowania metody. To i tak jest wysoka ilość. Oczywiście nie liczę zakażeń, no bo jak macie zakażony materiał, no to wiecie, no. I to endogennym pasożytem to już w ogóle jest problem. No ale jeśli roślina jest w miarę aseptyczna w środku i wszystko wam wyjdzie ze sterylizacją zewnętrzną, no to powinno być ok. A teraz, jak widzieliście, mamy 4 tak naprawdę genotypy roślin. Trzykrotka, Brazil, Joy i Epi Premium. Dobra, tego trzeciego nie pamiętam. Tych wszystkich nie będę tykał, z wyjątkiem trzykrotki dzisiaj. Więc zapraszam na kolejną część filmu, jakby już stricte techniczną, jak pod komorą będę ciął tą trzykrotkę i przeszczepiał. Jest tu komora już przyniesiona. I co będziemy teraz robić? Opowiem w tej chwili, bo no, widzicie, zresztą ten eksplantat rusza się, nie jest wbity w powierzchnię. Opowiem teraz, bo jak włączę, a teraz będę działał pod wyciągiem, bo jednak mimo wszystko ten nie chcę stracić tego eksplantatu, więc warunki aseptyczne muszą być teraz w 100% ok. Więc jak ja to podłączę do gniazdka, to ten wentylator, no to nic nie będziecie słyszeć, ja to wyciszę i puszczę muzykę do tego, więc przyjemnie będzie się oglądało, aczkolwiek nic nie będę mógł mówić. A nie chcę dogrywać tego zdalnie, bo będzie inny dźwięk. Więc opowiem teraz, co robimy. Bierzemy najlepsze urządzenie w każdym labie, czyli psik. Psikamy komorę. No, w taki sposób. Bierzemy nasz eksplantat, wkładamy do komory. O, eksplantat też psikamy. Ja wiem, że napis zejdzie, no bo to jest etanol w środku. Dla tych, co nie wiedzą jeszcze, ale powinni wiedzieć z poprzedniego filmiku. Etanol. I teraz zostawiam to ówcześnie, jeszcze wkładając słoik z
narzędziami na dzisiejszą robotę, czyli będziemy potrzebować skalpel i pęcetę. No i to jest tak naprawdę wszystko. Teraz tak, zostawioną komorę włączam do prądu. I teraz będzie hałas, ale jeszcze powiem przez chwilę. Taką komorę zostawiamy na 15 minut, ona się wydmucha, wystabilizuje i po 15 minutach możemy przejść do przeszczepiania. Ja się z wami w sumie żegnam na tyle, w sensie słownie, i zaraz zobaczycie, jak ja to będę robił. Oczywiście pożywka jest to zwyczajny MS z dodatkiem hormonów BA i IBA, więc nic w sumie nowego, cukru jest 30 gramów na litr, a agaru jest 5 gramów na litr. No to są takie klasyczne parametry dla MS-a i dla regeneracji eksplantatu. Dobra, to przechodzimy do komory z waszej perspektywy, bo ja jeszcze czekam 15 minut. Nie jest to procedura, która zajmuje długo czasu. Tak naprawdę najdłużej zajmuje wysterylizowanie tej pożywki, bo to, co widzieliście na ten pojemnik, do którego przekładałem, oczywiście był sterylizowany w autoklawie typu szybkowar przez 20 minut właściwej sterylizacji, 25 w sumie. Praca pod komorą nie jest jakoś super mega zajmująca, jeśli chodzi o czas, tylko trzeba uważać na warunki sterylne. Żeby było sterylnie, widzieliście, nosiłem już w tym wypadku rękawiczki, miałem, wszystko wypsikałem etanolem. Im więcej psikacie etanolem, tym teoretycznie lepiej, bo warunki bardziej sterylne. Ja zawsze leję tego etanolu, zawsze pełno. No i zakażeń nie ma. Jeśli chodzi o naszego storczyka, bo chyba nie wspomniałem, no to zakażenia nie ma. I lekko zaczyna regenerować, to znaczy widać, że roślinka przeżyła, więc jest ok, nie spaliła się wacze, a więc hura. Będzie kolejna roślinka do rozdania, ewentualnie jeśli ten pomysł wam się spodoba i będziecie chcieli takie roślinki in vitro, takie przemysłowe oczywiście, no bo hardkorowych roślin no niestety nie wydam, ale takie storczyki, takie tanie roślinki, które wrzucę do in vitro, a naprawdę fajnie rosną i to jest fajny upominek, to zapraszam do konkursu. Jak wiecie już co zrobić, czyli udostępnić te dwa linki do tego filmiku i do kanału mojego kolegi, do Hands of Plants. I w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o konkurs. A, no i suba. Nie zapomnijcie dać suba, jeśli te wszystkie trzy warunki będą spełnione, a wylosowana osoba po sprawdzeniu będzie miała na wallu udostępnione to wszystko, no to skontaktuję się z nią w PW na Facebooku, no i dogadamy, jak wysłać tą roślinkę. Konkurs zostanie rozwiązany za 2 tygodnie, więc jeszcze jest trochę czasu, każdy, mam się nadzieję, załapie, więc tyle. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać konkurs, to co przed chwilą zrobiłem. No i tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!